kiedy ktoś każe wymienić największych polskich wynalazców, większość z nas myśli o Łukasiewiczu, konstruktorze lampy naftowej. Rzeczywiście był on wybitną postacią, odniósł oszałamiający sukces, ale moim zdaniem nie zasłużył na to miano. Jest co najwyżej drugi. W mojej ocenie bezsprzecznie tytuł ten powinien przypaść w udziale Polakowi, który przyszedł na świat w liczącej dziś niecałe 5 tysięcy mieszkańców Kcyni w województwie kujawsko-pomorskim. Polakowi, który odniósł międzynarodowy sukces, zbił fortunę i wybrał ojczyznę kosztem propozycji nie do odrzucenia. No i wreszcie Polakowi, który przez komunizm został skazany na zapomnienie we własnym kraju pomimo ogromnych zasług, pomimo tego, że świat nie zamierzał o nim zapominać, czyniąc go do dziś, 60 lat po śmierci, najczęściej cytowanym polskim naukowcem. Zapraszam Was dziś na historię Jana Czochralskiego. Przyszedł na świat w 1885 roku jako 8 z 10 dzieci rzemieślnika posiadającego zakład stolarski produkujący trumny. Zgodnie z wolą ojca uczęszczał do seminarium nauczycielskiego w rodzinnej Kcyni, które zakończył z ocenami mocno go niesatysfakcjonującymi, prawdopodobnie w 1901 roku. Przekonany o tym, że został potraktowany niesprawiedliwie, podarł przy swoim profesorze świadectwo ukończenia placówki, stwierdzając przy tym, że nigdy nie wydano równie krzywdzącej oceny. Zdeterminowany obiecał ojcu, że nie wróci do rodzinnego miasta, dopóki nie zdobędzie sławy i majątku. I jak się okazało, nie był człowiekiem rzucającym słowa na wiatr. Przez pewien okres mieszkał u swojego brata, dorabiając w aptece w Krotoszynie, gdzie wylądował zapewne chcąc zgłębiać tajniki pasjonującej go chemii. Ale jego wielka kariera zaczęła się dopiero w 1904 roku, gdy wyruszył do Berlina. Tam również pracował w aptece i drogerii należącej do firmy AEG, późniejszego wielkiego koncernu, który w 1997 roku stał się integralną częścią m.in. Daimler Chrysler i Electroluxa. W firmie dorobił się stanowiska nadinżyniera działu badań stali i żelaza. W międzyczasie jako wolny słuchacz uczęszczał na wykłady chemii na jednym z podberlińskich uniwersytetów oraz na wykłady na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Berlińskiego, gdzie poznał miłość swojego życia, utalentowaną pianistkę pochodzenia holenderskiego Margarete Haase, która w 1910 roku została jego żoną. Niektórzy twierdzą, że w 1910 roku uzyskał dyplom inżyniera na Politechnice w Charlottenburgu, ale nie wszystkie źródła to potwierdzają. Część twierdzi, że jego jedynym tytułem naukowym był przyznany mu 18 lat później tytuł doktora honoris causa na Politechnice Warszawskiej. Pamiętajmy bowiem, że zniszczone świadectwo ukończenia szkoły w Polsce prawdopodobnie zamykało mu drogę do formalnej kariery naukowej i nauczycielskiej, a nad inżynierem był ze względu na to, jakie stanowisko piastował, a nie jakieś dyplomy ze szkół. Niezależnie od tego, jaka była prawda, Czochralski dysponował niebywałym talentem naukowo-badawczym i już w latach 1911-14, pracując pod opieką Richarda von Mellendorfa, niemieckiego krystalografa, stworzył podwaliny teorii dyslokacji. Jego głównym zadaniem było badanie właściwości aluminium pod kątem możliwości zastosowania jego stopów, ale paradoksalnie nie tego dotyczyło jego największe, jak się później okazało, odkrycie z tego okresu, a dokładniej z 1916 roku, kiedy sporządzając notatki z eksperymentów ponoć ze zmęczenia i roztargnienia pióro zamiast w kałamarzu zanurzył w tyglu ze stopioną cyną. Po wyciągnięciu go zauważył, że ze stalówki zwisa coś na kształt wąsa, powstałego na skutek zestalenia się ciekłego metalu. Kiedy zrobił to ponownie, tylko wolniej, wąs był dłuższy i grubszy. Postanowił zbadać to zjawisko i okazało się, że powstałe cynowe wąsy są monokryształami, czyli w zasadzie niezależnie od tego, jak długi albo gruby jest ów twór, to zawsze jest on uporządkowany w identyczny sposób w całej objętości, niemal bez domieszek pochodzących od zanieczyszczeń. Zjawisko to zostało przez Czochralskiego wykorzystane do pomiaru szybkości, z jaką rekrystalizują konkretne substancje. Później wprowadzał do metody liczne udoskonalenia, jak na przykład wprowadzenie tygla i zarodka krystalizacji w ruch obrotowy, aby usprawnić transport ciepła i masy, i to właśnie ta metoda, zwana na całym świecie metodą Czochralskiego, przyniesie mu później te wszystkie cytowania. Ale póki co badacze jeszcze nie widzą jej ogromnego potencjału. Jest bowiem rok 1917 i Czochralski przenosi się do Frankfurtu nad Menem, gdzie obejmuje kierownictwo laboratorium metalurgicznego z zadaniem opracowania nowego stopu metalicznego na potrzeby kolejnictwa. Stawia mu się cel ambitny, bowiem stop ten nie może zawierać cyny, gdyż Niemcy obłożono embargiem na import tego metalu. Po 7 latach zadanie kończy się sukcesem. Czochralski opracował tak zwany Metal B. Na targach metalurgicznych interesuje się nim sam prezydent Rzeszy Hindenburg.
Materiał sprawdza się znakomicie w produkcji łożysk ślizgowych, co pozwala pociągom osiągać większe prędkości oraz zwiększa niezawodność składów. Patenty zostają wykupione przez Niemcy, USA, ZSRR, Czechosłowację, Francję i Anglię, a Czochralski zbija niemałą fortunę. Stop był powszechnie wykorzystywany jeszcze w latach 60., a nazwisko naszego bohatera staje się bardzo znane. Do tego stopnia, że w 1925 roku ponoć sam Henry Ford proponuje mu objęcie posady dyrektora laboratorium w swoich zakładach w Detroit. Czochralski odmawia, gdyż toczą się już rozmowy na temat powrotu do Polski, na zaproszenie samego prezydenta Mościckiego. Choć według niektórych Czochralski był poniekąd zmuszony do takiego kroku, jako polski szpieg, któremu zaczęła grozić dekonspiracja. Są to jednak póki co tylko spekulacje. Po powrocie i doktoracie honorowym na Politechnice Warszawskiej specjalnie dla niego stworzono Katedrę Metalurgii i Materiałoznawstwa współpracującą ściśle z Ministerstwem Spraw Wojskowych. Czochralski miał niemal nieograniczone środki, jeżeli chodzi o zakup sprzętu i zatrudnianie ludzi, co w połączeniu z jego niemałym i ciągle rosnącym majątkiem wywołało niezadowolenie współpracowników. Tak polsko. Czochralski kupił pałacyk w Warszawie, gdzie dziś znajduje się ambasada Słowacji, a w rodzinnej Kcyni wybudował posiadłość. Wrócił więc zgodnie z obietnicą daną przed laty, sławny i bogaty. Być może sławniejszy i bogatszy niż mógłby przypuszczać, gdy opuszczał rodzinne strony. Część swoich prywatnych środków przeznaczył na finansowanie wykopalisk w Biskupinie i renowację dworku Chopina w Żelazowej Woli. Z czasem na czoło adwersarzy Czochralskiego wysunął się Witold Broniewski, paradoksalnie promotor jego doktoratu honorowego, absolwent wielkich uczelni, m.in. Sorbony, gdzie był on doktorantem Marii Skłodowskiej-Curie. W 1934 roku zarzucił on Czochralskiemu sabotaż na rzecz Niemiec oraz to, że Stop ma gorsze właściwości od innych, przez co cierpi polski przemysł. Nie wiadomo, ile z tej zawiści wynikało z tego, że w przeciwieństwie do Broniewskiego Czochralski nigdy nie studiował na znanych uczelniach. Jego kariera akademicka była pokłosiem pracy w przemyśle. Koniec końców sprawa trafiła do sądu i Broniewski został skazany na 2 miesiące więzienia i grzywnę za zniesławienie. Tego zwycięstwa część środowiska akademickiego nigdy Czochralskiemu nie wybaczyła. Zwłaszcza, że po wybuchu wojny jest on przez Niemców traktowany jak obywatel Rzeszy. Okazuje się bowiem, że w momencie przyjazdu do Polski zrzekł się co prawda wszystkich przywilejów w Niemczech, podobnie jak obywatelstwa, ale procedura trwała zwykle 15 lat i oficjalnie w dokumentach kupanta figuruje jako obywatel niemiecki o imieniu Johann. Na miejscu Instytutu Metalurgii tworzy podległy Niemcom zakład badań materiałów, który wykonuje zlecenia na rzecz niemieckiego przemysłu, w tym Wehrmachtu. Po powstaniu warszawskim uzyskuje zgodę na wywiezienie z ruin stolicy mienia wypędzonych, a z Politechniki aparatury. Przez całą wojnę mieszka ciągle w dzielnicy niemieckiej, która objęła jego pałacek. Po wojnie trafia do aresztu oskarżony o kolaborację z okupantem, jednak po 4 miesiącach zostaje zwolniony, gdyż nie udało się odnaleźć dowodów jego winy. Nie przekonuje to jednak Senatu Politechniki Warszawskiej, która specjalną uchwałą odbiera mu wszystkie tytuły i przywileje z datą wsteczną od 1939 roku. W Polsce nie ma już więc dla niego miejsca na karierę naukową. Otrzymuje propozycję wyjazdu do Wiednia, ale rezygnuje. Wraca do rodzinnej Kcyni, gdzie zakłada przedsiębiorstwo Bion, produkujące drobną chemię. Pastę do butów, płyn do trwałej ondulacji, proszek na katar. Tak zwany proszek od kichania z gołąbkiem. Ciągle jest pod lupą władz PRL, które 22 kwietnia 1953 roku po anonimowym donosie postanawiają w nocy sprawdzić w jego posiadłości, czy nie ma czasem nielegalnych dolarów. W czasie najścia profesor traci przytomność. Jeszcze przed dotarciem do szpitala w Poznaniu umiera na zawał serca. Niemal dokładnie rok później zespół naukowców z Teksasu wykorzystuje jego metodę do wyhodowania ultraczystych kryształów krzemu na potrzeby tranzystorów w układach scalonych. Okazuje się bowiem, że metoda Czochralskiego przy drobnych modyfikacjach pozwala uzyskać krzem o niebywałej wręcz czystości, a bez tego rozwój technologii komputerowej nie byłby możliwy. Nie moglibyśmy budować tranzystorów o rozmiarach kilkunastu nanometrów. Nie byłoby tak sprawnych komputerów, telefonów komórkowych mieszczących się w kieszeni tabletów, a na pewno nie byłoby to tak rozpowszechnione jak obecnie. Cały naukowy świat był i jest przekonany, że gdyby Czochralski przeżył jeszcze 10 lat, otrzymałby Nagrodę Nobla. A jak podziękowali mu rodacy? Na wskroś niegodnie. Choć to chyba nawet mało powiedziane, bo słysząc całą historię powinno się używać mocniejszych słów. Pochowano go w bezimiennym grobie. Wykreślono jego osiągnięcia z podręczników. Nie figurował nawet jako wzmianka w encyklopediach. W ZSRR w jego krótkiej notce biograficznej stało czeski chemik. Ale nie myślcie, że to koniec, bo okres II wojny światowej wymaga pewnej korekty. Otóż, jak się okazało, Czochralski nie figurował na żadnych dokumentach skazujących Polaków współpracujących z okupantem na śmierć.
podległy Niemcom instytut stworzył, mając poparcie władz uczelni, by chronić aparaturę przed wywiezieniem i dać zatrudnienie pracownikom naukowym. Dzięki jego staraniom przynajmniej 2 pracowników uczelni zwolniono z obozów koncentracyjnych. Przynajmniej 30 osób wydostał z aresztów gestapo dzięki swoim znajomościom. Ułatwił wywiezienie z piwnic Politechniki z Platyny. Jego podwładnymi były też najprawdopodobniej osoby związane z AK. Przed powstaniem warszawskim złożył raport, w którym doradzał wywołanie pożaru magazynu w celu jego łatwego ugaszenia i zajęcia. W jego zakładach i za jego wiedzą wykonywano potajemnie części do granatów powstańczych i maszyn drukarskich. Są też przekazy mówiące o własnoręcznym sabotowaniu niemieckiej produkcji przez profesora. Niestety, po wojnie współpraca z AK była wyrokiem przynajmniej wieloletniego więzienia Urzędu Bezpieczeństwa. Nie mógł się więc nawet bronić. Podjęto 3 oficjalne próby rehabilitacji profesora. Pierwsza w 1984 roku pomimo wielu zeznań świadków doprowadziła do awantury i uchwałę z 1945 należało utrzymać. Druga, już nie za czasów PRL, odbyła się w 1993 roku. Postanowiono otwarcie stwierdzić, że dokonania profesora były naprawdę wielkie, ale nie znaleziono powodów, aby cofnąć skazującą go na infamię uchwałę powojenną. Dopiero w maju 2011 roku, po zbadaniu archiwów dotyczących zbrodni hitlerowskich, podjęto udaną próbę, która zakończyła się pełną rehabilitacją profesora 29 czerwca 2011 roku, po 66 latach. Niektórzy stwierdzili, że po prostu musiał umrzeć ostatni z jego wrogów. Dopiero w 1998 roku na jego bezimiennym grobie w Kcynie pojawił się odpowiedni podpis. Światowej sławy uczony w dziedzinie fizyki i chemii metali. Jego prace naukowe utorowały drogę mikroelektronice. I nie mogę nie powiedzieć, że to cholernie przykre, że te wieloletnie starania o zapomnienie poskutkowały. Zamiast chwalić się geniuszem, który położył fundamenty pod rozwój elektroniki, który był patriotą, większość nie kojarzy nawet jego nazwiska. Chciałbym wierzyć, że takie rzeczy, dyktowane zawiścią i polityką, wydarzają się wszędzie, a nie tylko w Polsce, ale jest mi naprawdę bardzo, bardzo trudno. Choćby wiedząc, jak ciężko jest znaleźć jakiekolwiek zdjęcia Czochralskiego w sieci oraz gdy piszę te słowa, widząc, że autokorekta podkreśla mi jego nazwisko jako błędne. I tak, jak jestem pod ogromnym wrażeniem dorobku Jana Czochralskiego, jestem dumny z tego, że to mój rodak, tak po 100-kroć bardziej jest mi wstyd, że inni moi rodacy potrafili tak skrupulatnie zadbać o zniszczenie pamięci o tym człowieku i zastanawiam się tylko po co. Żeby samemu poczuć się lepszymi? To tak strasznie małe i godne potępienia, tak bardzo, że aż budzi złość. Zadbajmy więc o to, żeby jak najwięcej osób od dziś znało nazwisko Jana Czochralskiego, najczęściej cytowanego polskiego uczonego w historii, wielkiego wynalazcy, w mojej ocenie największego, którego można śmiało nazwać Polakiem. Do zobaczenia, do usłyszenia.